Joanna Olech, dynastia Miziołków. W środę, 2 kwietnia. Stanowczo odmówiłem pójścia do szkoły. Wszystko przez mamę. Akurat przyszedł Kuczmierowski, żeby pożyczyć wentyl od roweru, kiedy do pokoju wkroczyła mama i nazwała mnie Miziołkiem. Powiedziała ni mniej, ni więcej, tylko: Miziołku, nie zapomnij, że masz dzisiaj angielski. Kuczmierowski mało się nie udusił ze śmiechu. Zaczął chrząkać, zabrał wentyl i wybiegł bez pożegnania. Jak go znam, to zwierzę rozgada kolesiom, a jutro cała szkoła będzie wołała za mną: Miziołku, nie zapomnij, że masz dzisiaj angielski. O rany, ten mamiszon, to czasem strasznie tępy. Jak mogła mi narobić takiego obciachu? Mamiszon się tłumaczy, że przez całe życie mnie tak nazywa. No dobra, ale Kuczmierowski nie musiał o tym wiedzieć. Czwartek, 3 kwietnia. Starzy doprowadzili mnie do szkoły pod eskortą. Kuczmierowski nie przyszedł, bo ma anginę ropną. Niech żyje angina ropna! Piątek, 4 kwietnia. Pałac zachowania. Fifa przyniósł dziś do szkoły swojego białego szczura. Nazywa się Gutek. Jest bardzo inteligentny. Gutek, nie Fifa. Aportuje kawałki sera i zjada je dopiero za pozwoleniem. Na matmie, kiedy pani Barszcz pisała na tablicy, umoczyliśmy mu łapki w poduszce do stempli nasączonej zielonym tuszem. Gutek ucieszył się, kiedy go wypuściliśmy na biurko pani Barszcz. Trzeba było widzieć jej minę, kiedy zobaczyła białego szczura z czerwonymi oczami, który gania po otwartym dzienniku, zostawiając zielone ślady łapek. Ta pała była tego warta.